Dzień dobry, witam serdecznie. Piątek, 30 kwietnia, ostatni dzień miesiąca. Już można powiedzieć prawie majówka, więc tym bardziej dziękuję wszystkim, którzy zechcieli się w ten czat dziś włączyć. Zapraszamy do zadawania pytań. Oczywiście nie za długich, tak abyśmy mogli tutaj na monitorze je wyświetlić, abym mógł spróbować na nie odpowiedzieć. Jak zwykle zaczynamy od sytuacji pandemicznej. W sumie osób zakażonych od początku pandemii mamy w Szczecinie ponad 34 tysiące, 17 tysięcy do końca zeszłego roku i około 4-5 tysięcy każdego miesiąca w tym roku. Kwiecień zamykamy liczbą na dziś około 4500 zakażonych. Mamy dobrą wiadomość dla osób oczekujących na szczepienia, ponieważ dostaliśmy w tym tygodniu informację, iż będziemy mogli otworzyć powszechny punkt szczepień. Pierwsze 3000 dawek mają przyjechać do nas 4 maja, więc jest szansa, że 5 maja rozpoczniemy te szczepienia. Przypomnę, w hali przy ulicy Sowińskiego, hali Uniwersytetu, któremu dziękujemy za pomoc i wsparcie. Oczywiście rejestrujemy się wszyscy poprzez system. E-pacjent, zapraszam, jeżeli się Szczecin z halą przy Sowińskiego pojawi, możecie korzystać i mam nadzieję, że przyspieszy to szczepienia tych wszystkich, którzy już podjęli taką decyzję, do której zresztą zachęcam. Jak wiecie, sam byłem szczepiony w poniedziałek, czuję się dobrze, myślę, że to była dobra decyzja i do tego zachęcam oczywiście wszystkich. Z tematów oświatowych mamy czynne żłobki i przedszkola z pojedynczymi wyłączeniami grup, więc ta sfera opieki nad najmłodszymi działa. Jak wiecie, jest przygotowywany program odmrożeń gospodarki, a także odmrożeń w naszych szkołach. Klasy w szkołach podstawowych od poniedziałku już też są w systemie hybrydowym. Jesteśmy w grupie tych regionów, które mogą prowadzić te zajęcia w systemie przeplatanym, hybrydowym właśnie, a więc część uczniów wchodzi do szkoły. Powoli będziemy przygotowywali się do pełnego otwarcia systemu zgodnie z tymi zapowiedziami rządowymi. Nie chcę tutaj o nich opowiadać, ponieważ tutaj też sporo się może jeszcze zmienić. Rząd też daje sobie czas na ostateczne podjęcie decyzji, wydanie stosownych rozporządzeń, ale wyraźnie widać, że sytuacja epidemiczna się poprawia, zatem wszystko zmierza, wydaje się, ku dobremu. Będziemy mogli otwierać hotele, gastronomię i te wszystkie działalności. Rozpoczniemy od sklepów, które do tej pory były wyłączone. Myślę, że do wakacji to wszystko powinno wrócić do normalności, ale co wolno, czego nie wolno, to sprawdzajcie na bieżąco, czy też na stronach rządowych, czy też na naszych. Przed nami święta państwowe, Dzień Flagi, 2 maja. I Święto Konstytucji 3 maja. O 12 oczywiście skromne uroczystości pod pomnikiem Czynu Polaków. O 12 i 2 i 3 maja. Kto ma ochotę w odpowiednim dystansie z maseczką, zapraszam. Ja też tam będę i choć w tak skromny sposób, ale uczcimy te ważne święta narodowe. Przy okazji dobra informacja dotyczy ulicy Fałata, Alei Spacerowej, już na majówkę będzie udostępniona dla spacerowiczów, więc kto ma ochotę pójść tam na spacer, przyjechać się rowerem, to oczywiście zapraszamy. Świetne miejsce i powoli będzie nabierało już takiego wyrazu, na który od dłuższego czasu czekaliśmy. Oczywiście to jest inwestycja związana z przebudową węzła Łękno, który dużymi krokami zmierza ku finałowi. Wielu też zauważyło, że powoli uruchamiamy diabelski młyn na Łasztowni. Przypomnę, że będzie z nami przez cały okres lata i jesieni i tak przez kolejnych 5 sezonów. Taki kontrakt podpisaliśmy z właścicielem tej instalacji. Jednocześnie przygotowujemy do wakacji plażę miejską na Wyspie Grodzkiej. Przyjechał tam nowy, świeży piasek z Dziwnowa, więc nie zdziwcie się, jak w Dziwnowie tego piasku będzie trochę mniej, bo właśnie trafił do Szczecina na Wyspę Grodzką. Myślę, że to też będzie fajne miejsce latem do wykorzystania i odpoczynku. Wszystkie bieżące informacje oczywiście znajdziecie na naszej stronie internetowej www.wiadomościszczecin.eu, a teraz już zapraszam do
zadawania pytań. Mam nadzieję, że będę znał odpowiedzi przynajmniej na niektóre. Tom pyta tak. Pytanie odnośnie Skemki. Co jeżeli spółka kolejowa nie wyrobi się na czas z modernizacją linii kolejowych i infrastruktury towarzyszącej? Czy rozważany jest okres przejściowy, w którym obsługiwana będzie tylko część tras, tam gdzie będzie obecna infrastruktura, czy bardziej wszystko albo nic? No niestety na to pytanie do końca nie znamy odpowiedzi, dlatego że cały czas liczymy, iż inwestycja PKP, PLK realizowana przez firmę Trakcja, przypomnę, że obie spółki związane są z rządem, wykona jednak swoje zadanie i te tory zostaną zmodernizowane. To jest bardzo ważne nie tylko z powodu SKM-ki, ale także z powodu dostępu kolejowego do zakładów chemicznych Police. Przypominam, że tam buduje się potężna fabryka polimerów i warto, aby to nowe, czy wyremontowane, a właściwie zbudowane na nowo połączenie kolejowe w bardzo wysokich parametrach nośności funkcjonowało. I to będzie służyło i nam, i zakładom chemicznym, więc korzyść jest podwójna. Czy będzie możliwe ewentualnie częściowe otworzenie? Trudno mi powiedzieć, natomiast na pewno, jeżeli PKP nie zrealizuje swojej części kontraktu, wówczas my też stracimy dotację unijną i to będzie też poważne wyzwanie dla budżetu miasta Szczecina, ponieważ są to dziesiątki milionów złotych. Tych projektów może nie jest za dużo po naszej stronie, w sensie kwotowym, ale no stanowią istotną część naszego budżetu. Oczywiście niektóre zadania typu węzeł Łękno jest realizowane w ramach SKM-ki, ale z innych funduszy, więc tutaj zagrożeń nie ma. No ale mimo wszystko są to naczynia bardzo ze sobą powiązane, dlatego dopingujemy cały czas i trzymamy kciuki za PKP, aby się to udało, abyśmy mogli skończyć to zadanie w 2023 roku, aby ta kolej ruszyła. To będzie bardzo ważny element tego szkieletu komunikacji miejskiej w Szczecinie, pomoże też naszym sąsiadom, więc bardzo na to liczymy. Pani Anna pyta, co miasto planuje zrobić z ulicą Stelmacha w związku z budową Centrum Logistycznego Dorockiego i zwiększonym ruchem aut? Ulica jest pełna dziur i wystających płyt przy torowisku, a przewożenie koło Biedronki generuje korki. Pani Anno, powoli przygotowujemy się do kolejnych modernizacji ulic i torowisk. Czekamy na propozycje w nowej perspektywie środków unijnych przeznaczonych na torowiska. Zobaczymy, ile się uda z tego worka środków finansowych pozyskać do Szczecina właśnie na realizację tego typu zadań jak modernizacja torowisk, a przy okazji modernizacja ulic. Ulica Stelmacha niestety będzie czekała na te rozdania, bo musimy tutaj powiązać remont ulicy z remontem torowiska. Torowiska na północ ważnego, bo dalej w kierunku stoczni Gryfia, gdzie jest kolejna pętla tramwajowa. Więc od tego uzależniamy nasze decyzje. Oczywiście drobne remonty i poprawki na bieżąco powinny być realizowane, więc fakt wystawania płyt zgłosza oczywiście i spróbujemy przynajmniej czasowo jakoś sobie z tym problemem poradzić. Pani Aniela. Prezydent miasta, czy jest opcja spojrzenia przez miasto na skrzyżowanie Potulicka Plac Zwycięstwa celem ustawienia tam dodatkowej sygnalizacji świetlnej? Wyjazd z ulicy Potulickiej na wprost przez skrzyżowanie jest bardzo trudny w godzinach szczytu. Tam są 4 przejścia dla pieszych i 3 pasy ruchu. Dodatkowo ogrodzenie dawnego hotelu Piast zabrakło samochodom i rowerzystom jeden pas ruchu, co dodatkowo utrudnia ruch na tym skrzyżowaniu. Dosłownie 20 metrów dalej jest pełne oświetlenie i ruch płynny. Dlaczego nie tutaj? Pani Anna, słuszna uwaga. Sam często korzystam z tego skrzyżowania z ulicą Potulicką i też stoję w tym korku. Otóż informacja dobra jest taka, że remont ulicy Wojska Polskiego zakłada również przebudowę placu przy kościołach, a zatem też i będziemy modernizowali układ drogowy. I ta modernizacja będzie obejmowała również i to skrzyżowanie i tam pojawi się sygnalizacja świetlna. Natomiast jest to jeszcze kwestia jakiegoś czasu, w tej chwili dopiero jest przygotowywana dokumentacja tego procesu, więc musimy na to poczekać. Na razie ruszamy z ulicą Wojska Polskiego, to jest jakby pierwszy etap tego zadania. Więc proszę o trochę cierpliwości, pamiętamy o tym skrzyżowaniu. Rzeczywiście jest niebezpieczne, trzeba uważać i na samochody, które jadą z lewej strony, 3 pasami ruchu i oczywiście na pieszych, którzy też tutaj się przemieszczają. Do tego jeszcze ogrodzenie hotelu. Wszystko to jest zrozumiałe, ma Pani rację i będziemy próbowali to usprawnić. Pan Dominik. Witam. Czy w związku z oszczędnościami w innych przetargach planowana jest dalsza przebudowa Jagiellońskiej, Monte Cassino i Rajskiego? No, Panie Dominiku, te oszczędności są trochę pozorne, ponieważ na jednych inwestycjach rzeczywiście wychodzi trochę taniej, na innych trochę drożej.
I suma summarum, zakres tych kwot, które przeznaczamy, czy pula tych kwot, które przeznaczamy na wszystkie inwestycje w Szczecinie, wcale nam się tutaj nie zmniejsza, a wręcz przeciwnie, raczej idzie to w drugą stronę. Ale oczywiście pamiętamy o ulicach, o których Pan mówi. Jagiellońska jest brana pod uwagę w kolejnych etapach naszego działania. Powiem szczerze, że wiele osób też daje nam sygnały, że za dużo robimy na ulicach Szczecina i że powinniśmy trochę wyhamować to tempo, ponieważ poruszamy się tutaj z dużymi kłopotami. Ja to rozumiem doskonale, sam też jeżdżę samochodem sporo po mieście, więc widzę to i też odczuwam te konsekwencje. Natomiast na pewno nie możemy ruszać Jagiellońskiej, dopóki nie zamkniemy tematu związanego z Wojska Polskiego, czyli tutaj ten element kluczowy powinniśmy zrealizować i wówczas będziemy patrzyli, które kolejne ulice powinniśmy realizować i na pewno ta Jagiellońska na odcinku, który nie został wyremontowany, to jest ważne zadanie w naszym planie, więc proszę też o trochę cierpliwości. I pan Jarek, jakie plany na majówkę, panie prezydencie? Praca jak kot groma, ale odpoczynek też musi być. O, dziękuję panie Jarku za to pytanie. Ja, jeśli będzie pogoda, poświęcę trochę czasu w swoim ogrodzie, taki plan mam na jutro. Żona mnie tutaj trochę ściga, oczekuje pewnych prac, które już powinny być dawno wykonane, choć pogoda rzeczywiście ogrodnikom nie służy na razie za bardzo, więc będę się relaksował raczej w ten sposób. Nie zamierzam nigdzie wyjeżdżać, zresztą te obostrzenia też jeszcze mnóstwo rzeczy nam ograniczają, więc niestety chyba ta majówka będzie jeszcze taka bardziej domowa w zaciszu niż gdzieś tam poza. Też zachęcam do pewnej jeszcze cierpliwości. Myślę, że za chwilę wiele rzeczy się otworzy i już będzie można spokojnie też odetchnąć trochę w innych miejscach niż tylko w naszym miejscu zamieszkania. Pani Iga, dzień dobry. Czy mimo sprzeciwu mieszkańców zostanie zmieniony plan zagospodarowania przestrzennego terenu boiska przy ulicy Chopina, by ułatwić sprzedaż deweloperowi pod kolejne blokowisko? Pani Igo, mamy tutaj dwa elementy. Po pierwsze, musimy sobie postawić pytanie, czy chcemy, aby ten teren wyglądał tak jak w tej chwili. I na to pytanie ja przynajmniej odpowiadam i wielu mieszkańców nie, że tak nie powinno być. Nie możemy oczekiwać od uczelni wyższych, aby na własny koszt przygotowywały tereny pod rekreację dla mieszkańców. To zadanie może być zadaniem samorządów. Oczywiście uczelnia ma też oczekiwania związane z środkami, które mogłaby pozyskać z tego terenu. Stąd zaproponowaliśmy dyskusję na ten temat, aby spróbować przygotować takie oto rozwiązanie, gdzie część tego terenu będzie terenem otwartym dla mieszkańców, który wybuduje uczelnia, czy zagospodaruje uczelnia, a my przejmiemy jako miasto na własność i będziemy tym administrowali i to utrzymywali, a większy fragment oczywiście będzie przeznaczony pod jakąś ciekawą zabudowę, którą opiszemy odpowiednio w planie zagospodarowania przestrzennego. No i to jest, wydaje się, kierunek racjonalny. Oczywiście trzeba to wydyskutować, natomiast jeżeli jest tak, że mieszkańcy w większości będą życzyli sobie, żeby pozostał ten stan, który jest teraz, a więc taka dzika łąka i też miejsce spotkań przy alkoholu, czy też jakichś innych działań, no to oczywiście nic tutaj na siłę nie chcemy robić. Teren nie należy do miasta, należy do uczelni. Nie można od uczelni oczekiwać, tak jak powiedziałem na początku, że zrobi to i przekaże w prezencie, natomiast my możemy ewentualnie zagospodarować wspólnie fragment i przejąć go w utrzymanie. To jest ten kierunek, za którym ja optuję. Uważam, że jeśli to będzie zrobione ciekawie, transparentnie, jeżeli pokażemy to mieszkańcom, to może być to fajne miejsce, które będzie służyło wszystkim. Nie obawiałbym się tam też, jeśli na fragmencie pojawią się mieszkania w niezbyt wysokiej zabudowie. Jeśli będzie to ciekawie zaaranżowane, to może być to wartość dodana tego miejsca. Pani Paulina pyta, dzień dobry, kiedy podjuchy zostaną podłączone do roweru miejskiego? Pani Paulino, niestety cały Szczecin nie będzie objęty nigdy systemem roweru miejskiego. Rower miejski to jest takie urządzenie, które poprawia komunikację w pewnych obszarach Szczecina. Mamy co prawda odnogę na prawym brzegu, ale tak naprawdę nie będziemy przygotowywali stacji roweru miejskiego we wszystkich dzielnicach Szczecina. Te stacje, które są w tej chwili, to jest efekt pewnego przemyślenia i też pewnych badań, które zostały wykonane w związku z przygotowywaniem tego projektu. Muszę powiedzieć, że stacje dokładane, bo parę stacji jest dołożonych na skutek również i budżetu obywatelskiego,
one nie mają, nie są tak popularne jak te, które zostały w pierwszej wersji przygotowane. Właśnie dlatego, że na samym starcie podeszliśmy do tego w taki sposób przemyślany i bardzo, bardzo fachowy, mam wrażenie. Więc niestety pewne części Szczecina, te, które są troszkę mniej zaludnione, gdzie nie ma takiego tłoku, gdzie to nie jest element też i transportu publicznego, bo jako taki należy traktować też rower, no to tam się te stacje nie będą pojawiały i chyba niestety tak będzie również w Podjuchach. Pani Eliza, odnośnie potoku przy ulicy Chorzowskiej, proszę o wyjaśnienie, dlaczego zajmować się tym gmina Goleniów. Pani Elizo, znam ten temat, mam takie sygnały. Otóż nie możemy być organem we własnej sprawie. Więc jeżeli sprawa dotyczy miasta Szczecin, to zwykle samorządowe kolegium odwoławcze lub wojewoda, w zależności od kategorii sprawy, wyznacza inny organ do załatwienia tej sprawy. Na przykład ja, jako prezydent miasta, decyzję podatkową nie dostaję od Urzędu Miasta w Szczecinie, tylko dostaję od wyznaczonego samorządu w naszym regionie właśnie przez SKO. I tak też jest w tej sprawie. Gmina Goleniów, z tego co wiem, została wyznaczona do załatwienia tego problemu. No i tam, zgodnie z procedurami, podejmiemy te działania, będziemy stroną tego postępowania. Mam nadzieję, że ono się zakończy na tyle dobrze, aby ta woda rzeczywiście nie nękała mieszkańców. Pan Janusz pyta, co będzie po byłym schronisku dla psów? Panie Januszu, to jest temat szerszy, ponieważ mamy obok też tor motokrosowy. Jeżeli udałoby się tor motokrosowy przenieść w inne miejsce, to wówczas powstaje ciekawy teren inwestycyjny, który może służyć do zagospodarowania. I oczywiście, jeżeli do takiego punktu dojdziemy, bo to jest kwestia też porozumienia z automotoklubem, więc musimy tutaj podjąć takie dyskusje, takie debaty. Na pewno będzie wymagało to sporo czasu, ale teren jest ciekawy i myślę, że może służyć celom inwestycyjnym. Pani Marta, czy jest w planach budowa szkoły, przedszkola przy ulicy Cukrowej? Jeśli tak, to kiedy? Tak, Pani Marta, pracujemy nad tym projektem. To jest kolejne miejsce, gdzie już nasze analizy demograficzne pokazują, że będzie potrzebna szkoła, pewnie również szkoła z przedszkolem, z oddziałami przedszkolnymi, więc będziemy nad tym pracowali. Po pierwsze studium, które uchwalimy, mam nadzieję, w tym roku, na jesieni, potem plany, po planach będziemy przystępowali do planowania tych działań. Na pewno potrwa to niestety parę jeszcze lat. Pan Antek. Dzień dobry. Panie Prezydencie, czy miasto planuje jakieś festyny w lato? No, największym festynem w lato, Panie Antku, będzie przede wszystkim finał Regatta Township Races. Oczywiście pod warunkiem, że zostaną zniesione wszelkie obostrzenia, albo przynajmniej na tyle, abyśmy mogli takie wydarzenie przeprowadzić. W tej chwili wszystko wskazuje na to, że się uda. Więc jak raz na 4 lata mamy Torshipy w Szczecinie, więc ten rok jest właśnie tym właściwym i mam nadzieję, że przypłynie do nas sporo żaglowców, jachtów z różnych stron świata, na pewno ciekawe jednostki, będzie można je oglądać i będzie też sporo wydarzeń wokół tego, ale to nie wszystko oczywiście, planujemy cały pakiet wydarzeń na Łasztowni, proszę śledzić nasze strony, tam będą informacje o wszystkich eventach. Wiem, że wszyscy jesteśmy tego spragnieni, aby coś się działo w mieście. Tylko jeśli będzie to możliwe ze względów epidemicznych, wówczas ruszamy do akcji i będziemy na pewno oferowali mieszkańcom różne ciekawe wydarzenia, ciekawe eventy, ciekawe pomysły, koncerty, szczególnie właśnie na świeżym powietrzu. Pani Małgorzata pyta, czy w tym sezonie letnim będzie skończona plaża w Dąbiu? Tak, Pani Małgorzato. Termin zakończenia jest, zdaje się, w lipcu, więc myślę, że oczywiście ciśniemy, żeby to było jak najszybciej, żeby jak najwcześniej otworzyć plażę, no ale niestety nie wszystko się z powodu COVID-u udało zrobić w terminie, więc mam nadzieję, że w te wakacje otworzymy plażę i będzie można z niej korzystać. Będzie to kolejny ważny obiekt rekreacyjny na mapie Szczecina, który można wykorzystywać w wakacje. Pan Piotr, czy będzie rewitalizacja ścieżek w Parku Kasprowicza? Można by to połączyć z przebudowanym Teatrem Letnim. Tak, Panie Piotrze, ten odcinek pomiędzy Teatrem Letnim a Zalewskiego będziemy starali się zaraz po, czy równolegle z Teatrem
zrealizować, aby ta część była wygodniejsza, bezpieczniejsza, bez dziur, które tam rzeczywiście już się pojawiły. Są to wszystko nawierzchnie przepuszczalne, tam nie możemy kłaść asfaltów, chociaż takie też wnioski niektórych osób do nas padały. No jest to teren o pewnym charakterze zabytkowym i po prostu musimy określone technologie tam stosować. Dlatego też szykujemy się do tego remontu. To jest na pewno ważne, bo wiele osób tam spaceruje i z tego korzysta. Pani Beata, dzień dobry. Czy możemy zakazać parkowania cystern i ciągników siodłowych na parkingu przy cmentarzu w Szczecin-Dąbiu? Długo czekaliśmy ten parking, a teraz jest regularnie niszczony. Chyba szkoda pieniędzy. Pani Beata, zwrócę na to uwagę. Rzeczywiście nie jest to parking, zdaje się, dla samochodów ciężarowych i cystern. Zwrócę uwagę Straży Miejskiej Policji, aby przypilnowały tego tematu. Pan Kacper. Panie Prezydencie, czy jest jakaś perspektywa rewitalizacji bulwarów pod wałami Chrobrego? Czy coś się ruszyło naprzód w rozmowach z PŻT-em? No niestety na dzisiaj nie mamy jeszcze jakichś przełomowych informacji. Zmieniło się to, że jesteśmy w dialogu w tej sprawie i to jest plus, bo tego dialogu wcześniej brakowało. Jesteśmy w takim dialogu też i przed sądem, więc może coś z tego będzie, choć obiecać na dziś nie mogę. Bardzo nam na tym zależy. Jak widzicie, bulwary, które są we władaniu miasta, no, wyglądają już bardzo przyzwoicie. Natomiast ta część, która nie jest nasza, no niestety jeszcze trochę straszy, a jest bardzo reprezentacyjna i niestety na te regaty nie uda się tego zrobić. Więc będziemy o to zabiegali. No musimy być jeszcze cierpliwi. Mam nadzieję, że temat domkniemy i że nabrzeża po obu stronach bardzo piękne będą taką naszą wizytówką, bo rzeczywiście Szczecinianie pokochali nabrzeża po obu stronach, są, spacerują, jeśli jest tylko dobra pogoda, to są tam tłumy. I to nas bardzo cieszy, bo to jest powrót miasta nad wodę, to o co nam chodziło. I myślę, że kolejne inwestycje w tym obszarze, most Kłodny, inwestycje na Masztowni, one będą dawały efekty. Pan Radek. Jaka inwestycja jest najbardziej nietrafiona? No, nigdy nie rozpatrywałem, panie Radku, inwestycji pod kątem, jak bardzo są nietrafione, bo myślę, że wszystkie mają swoją wartość. Oczywiście pewnie każdy z nas mógłby wskazywać te, które są bardziej potrzebne, mniej potrzebne, ale każdy robi to przez pryzmat własnego filtra, własnego postrzegania rzeczywistości, własnych potrzeb, własnych oczekiwań, więc trudno tak to jednoznacznie zawsze określić. Nigdy nie jest tak, że wszystko jest czarne lub białe. Zawsze ma pewne odcienie dla każdego z nas szarości. Każdy na co innego zwraca uwagę, ale ważne jest to, żeby w Szczecinie sporo się działo, żebyśmy rzeczywiście żyli w coraz bardziej wygodnym mieście i myślę, że powoli do tego zmierzamy. Rzeczywiście teraz jesteśmy sporo w tych inwestycjach drogowych. One męczą nas trochę, no ale pragnę zapewnić, że już od jesieni zacznie się ta sytuacja poprawiać, ponieważ będziemy oddawali do użytku głębokie, będzie szafera oddane do użytku, będą oddane podjuchy, więc myślę, z drugiej strony wejdzie Wojska Polskiego, ale myślę, że to będzie się powoli zmieniało pozytywnie, więc ta jakość poruszania się będzie coraz lepsza. Pan Paweł, czy weterani będą mieli darmowe przejazdy MZK jak w innych miastach? Panie Pawle, nie wiem, co Pan rozumie pod pojęciem weterani, bo rzeczywiście z tych przejazdów korzystają, zdaje się, poszkodowani w misjach. Natomiast rzeczywiście nie mamy takiej wersji dla żołnierzy, którzy brali udział w misjach w Iraku i w Afganistanie. Rzeczywiście takiej opcji z bezpłatnymi przejazdami nie ma i rzeczywiście takiej sytuacji nie planujemy. Pan Zbigniew, co z kolejnym etapem drogi północnej, czyli trasy północnej, rozumiem. Panie Zbigniewie, czekamy na aktualizację dokumentacji, no i próbujemy pozyskać środki zewnętrzne na ten cel, na to zadanie. Tutaj pewną szansę daje nam Krajowy Program Odbudowy, być może tam znajdą się pieniądze, jak nie, to również unijne w kolejnej perspektywie. Jeśli nie, będziemy to zadanie realizować z własnych, chociaż jest to inwestycja bardzo kosztowna, bo około 100 milionów złotych, przypomnę, że tam są dwie jezdnie, w środku pas zieleni przygotowany pod tramwaj, więc duże zadanie, duży temat, bardzo ważny, bo to jest wyjście na trasę
w kierunku zachodniego drogowego obejścia Szczecina, a więc tunelu Police Święte. Więc bardzo ważne zadanie i teraz przygotowujemy dokumenty, ponieważ ta dokumentacja delikatnie się zdezaktualizowała, nie udało się nam uzyskać środków finansowych w tej perspektywie i będziemy to robili w kolejnym rozdaniu. Pani Dorota, dlaczego dziecko dwojga rodziców pracujących nie dostaje się do przedszkola? Skąd wziąć więcej punktów? Pani Doroto, nie ma takiej możliwości, aby dziecko nie dostało się do przedszkola. Może się nie dostać do wybranego przez Państwa przedszkola. Natomiast w tej chwili będą dodatkowe rekrutacje, będą tworzone dodatkowe miejsca. Każde dziecko w Szczecinie będzie miało zapewnione miejsce, więc proszę się kontaktować z Wydziałem Oświaty, wchodzić na stronę. Na pewno w ciągu najbliższych tygodni będziemy te problemy rozwiązywali. W ciągu miesiąca będziemy wskazywali te miejsca dla dzieci, które w tym pierwszym naborze nie znalazły się w tych przedszkolach, do których rodzice chcieli je wysłać. No jest niestety tak, że w niektórych przedszkolach zdarza się, że jest dwoje, troje dzieci na jedno miejsce, w innych przedszkolach te miejsca pozostają wolne. Musimy to teraz pokorygować i doprowadzić do takiego stanu, aby każde dziecko znalazło miejsce. Obiecuję, że każde będzie takie miejsce miało, choć mówię, nie zawsze tam, gdzie rodzicom jest najwygodniej, więc niestety z tą dolegliwością musimy się liczyć. Pan Patryk pyta. Dzień dobry, panie prezydencie. Ja mam pytanie o to, kiedy Szczecin będzie przyjazny wszystkim grupom mieszkańców, takim jak osoby z różnymi niepełnosprawnościami, osoby pełnosprawne, rowerzyści, zmotoryzowani, wszystkie grupy. No, panie Patryku, pewnie takiego idealnego stanu to nie osiągniemy nigdy, bo zawsze będzie coś do zrobienia jeszcze, coś do poprawienia. Będą się pojawiały też nowe potrzeby, ale chcę pana zapewnić, że zwracamy uwagę na potrzeby osób niepełnosprawnych. Przy każdej inwestycji to się dzieje, przy każdym projekcie, każda inwestycja publiczna, każdy obiekt publiczny wymaga wind i tak dalej, i tak dalej. Można by te tematy rozwijać i te osoby o różnych potrzebach o nich mówić, choćby obsługa osób niewidomych czy głuchoniemych, też choćby w urzędzie. To są też wyzwania, z którymi staramy się sobie radzić w jakiś sposób racjonalny, tak aby potrzeby tych osób były tutaj zabezpieczane i zapewniane. Więc robimy naprawdę co możemy. Temat, który pan poruszył, jest bardzo, bardzo szeroki. Mamy teraz pełnomocnika, panią profesor Beatę Bugajską, która zajmuje się tymi wykluczeniami w naszym mieście, zbiera ten temat informacji, więc też jeśli ma pan ochotę, warto z panią profesor nawiązać kontakt w Wydziale Spraw Społecznych, zwrócić uwagę na pewne rzeczy, na pewno będzie to brała w swoich pracach pod uwagę i będziemy się starali te problemy rozwiązywać, choć jeszcze raz podkreślam, na pewno nie uda się rozwiązać wszystkich. Pani Ania, mam pytanie o mobilny punkt szczepień, który będzie od jutra pod przychodnią wojskową. Kto się tam może zgłaszać? Przykładowo ja mam termin szczepienia na 26 maja. Czy mogę skorzystać w weekend z punktu mobilnego? Pani Anno, nie mam pojęcia, ponieważ nie my organizujemy ten punkt szczepień. Trzeba by tutaj pytać o to organizatorów z Urzędu Wojewódzkiego, jak rozumiem, którzy kierują szczepieniami. My mamy swój punkt jedyny, to jest właśnie ten powszechny, który szykujemy przy Sobińskiego, plus to, co robi na bieżąco Szczecińskie Centrum Zdrowia, które w swoich obiektach, w swoich placówkach szczepi i które wspiera też szczepienia na netto arenie. Natomiast ten punkt mobilny jest poza gestią miasta. Pani Iga, panie prezydencie, moi rodzice od 1983 roku mieszkają na Bohaterów Getta Warszawskiego. Dlaczego nie mogą wykupić mieszkania? Pani Igo, no to może wynikać z wielu powodów. Po pierwsze, mieszkanie pani rodziców może być docelowo w zasobie komunalnym. Po drugie, budynek może być przeznaczony do remontu kompleksowego przez TBS Szczeciński. Musimy tę sprawę rozpatrzyć indywidualnie, oczywiście jeśli pani napisze do mnie czy maila, czy też skontaktujemy się poprzez Facebooka, wówczas indywidualnie pani na ten temat mogę odpowiedzieć po zbadaniu tego konkretnego przypadku. Pani Małgorzata. Panie prezydencie, kiedy powstanie droga do IKEA? Już dziś są olbrzymie korki, a co dopiero będzie, jak zostanie otwarta? Pani Małgorzata, podzielam pani obawę. Jesteśmy po podpisanym porozumieniu z IKEA w sprawie przebudowy układu drogowego.
Natomiast oczywiście ta przebudowa będzie z opóźnieniem w stosunku do otwarcia IKEA. Więc będziemy musieli chwilę pomęczyć. Natomiast dość długo trwały uzgodnienia w tej materii. No i niestety ta inwestycja nie zostanie zrealizowana na moment otwarcia tego obiektu długo oczekiwanego przez mieszkańców. Dlatego będziemy musieli być tutaj cierpliwi i chwilę poczekać, ale mamy zapewnienie IKEA, że no będą robili wszystko, aby zrobić to w ciągu paru miesięcy i żeby ten układ komunikacyjny był sprawniejszy, a zatem nie korkowało się miasto z powodu otwarcia nowego, choć ważnego obiektu handlowego. Pan Igor, czy wraz z przebudową energetyków i rozpoczęciem prac na Kępie Parnickiej planowany jest most między Pomorzanami a Wyspą Zieloną, by poluzować ruch na trasie i na moście długim? Panie Igorze, nie ma planu budowy mostu, który by zastępował transfer trasą zamkową i mostem długim. Most na Wyspę Zieloną będzie rzeczywiście pomiędzy ulicą Zapadłą a Wyspą, ale po to, żeby skomunikować Wyspę. Ta trasa nie będzie kontynuowana dalej przez port centralny w kierunku mostu Cłowego czy mostu Pionierów, dlatego że nasze analizy komunikacyjne wykazują, że ta inwestycja nie ma racjonalnego, ekonomicznego uzasadnienia. To są setki milionów złotych, które rzeczywiście nie dadzą nam jakiegoś wymiernego, poważnego efektu. Ważniejsze jest to, aby powstało zachodnie drogowe obejście miasta Szczecina, bo ono przejmie część ruchu, który dziś jest prowadzony przez trasę zamkową, przez most długi, na przykład w kierunku na Świnoujście czy na Gdańsk. Jeżeli będziemy mieli tunel Police Święte, wówczas część pojazdów, która będzie się kierowała w tym kierunku, nie będzie już tranzytem jechała przez całe miasto, tylko będzie uciekała prosto na północ, tak samo w kierunku granicy. I to już w znacznym stopniu usprawni funkcjonowanie. Oczywiście kolejnym ważnym elementem układu drogowego w Szczecinie albo wokół Szczecina jest połączenie ronda Hakena z autostradą. To będzie kolejny element, który odciąży znowu ulicę Krygiera i ten węzeł, który w tej chwili budujemy w Podjuchach. Więc te elementy już spowodują pewne rozłożenie ciężaru ruchu tych pojazdów, które w tej chwili się pojawiają. My modernizujemy oczywiście drogi dojazdowe do portu, co też usprawni poruszanie się. Też w przyszłości będziemy modernizowali Tamę Pomorzańską, a więc ulicę, która w jakimś sensie jest alternatywą dla przejazdu, czy to mostem długim, czy trasą zamkową w kierunku Krygiera. Więc ten plan znika ze studium, wraz ze studium zniknie z tych koncepcji. Przypomnę, że te koncepcje, które zakładały budowę takiej wielkiej estakady nad torami parokilometrowej, one były tworzone w sytuacji, gdy planowano Szczecin jako miasto z liczbą mieszkańców około 900 tysięcy. Już dziś wiemy, że dające się przewidzieć w perspektywie Szczecin takiej liczebności nie osiągnie, raczej będzie oscylował wokół 400 tysięcy mieszkańców. Pani Monika pyta, co z nową uchwałą strefy płatnego parkowania, która wykluczyła dużą część mieszkańców Szczecina z możliwości kupna abonamentów i opłat zryczałtowanych? Czy będą jakieś zmiany, zwłaszcza dotyczące niepełnosprawnych? Pani Moniko, nie wiem, na jakiej podstawie pani wysyła wniosek, że mieszkańcy Szczecina są wyłączeni z możliwości wykupywania abonamentów. Dlatego, że każdy mieszkaniec Szczecina, który płaci tutaj podatki, może wykupić abonament na swój samochód. I to jest oczywiście na jeden samochód, tak, bo takie przyjęliśmy założenie. Rzeczywiście, jeśli ktoś ma trzy samochody i chciałby na wszystkie wykupić abonamenty, to tego nie zrobi, ale jeden samochód, jedna osoba. Czyli jeśli w domu mamy dwa samochody, mamy dwóch też podatników podatków, no to mogą być wykupione dwa abonamenty. I to nie jest żaden problem, również dotyczy to samochodów leasingowanych, więc nie widzę tutaj ograniczenia, poza tym, że ta liczba rzeczywiście spada. Ten kłopot mogą mieć mieszkańcy, którzy są niezameldowani w Szczecinie, nie płacą tutaj podatków, albo przyjeżdżają tylko do pracy, mieszkają gdzie indziej. Rzeczywiście te osoby nie mogą mieć wówczas abonamentu. Wynika to z faktu, że liczba samochodów przekroczyła już znacznie 300 tysięcy w Szczecinie. Do tego każdego dnia do miasta wjeżdża w dzień roboczy około 88 tysięcy pojazdów.
No jeżeli tylko 10% chciałoby z tych pojazdów z zewnątrz zaparkować w strefie płatnego parkowania, to by zajęły wszystkie miejsca w tej strefie. Więc nie możemy do tego dopuścić, stąd ta zmiana w systemie płatnych parkingów. Natomiast jeśli chodzi o osoby niepełnosprawne, to dalej korzystają ze swoich przywilejów, a ci, którzy mieszkają w strefie płatnego parkowania, mogą wykupić abonamenty. One są oczywiście trochę droższe. W tej chwili ten abonament zdaje się kosztuje 360 zł na cały rok, a więc około 30 zł na miesiąc i wtedy można parkować na ulicy, przy której się mieszka, ale to jest też jeden samochód na jedno mieszkanie. Pani Marta pyta, czy znany jest termin oddania do użytku żłobka przy ulicy Kusoczyńskiego? Pani Marto, nie odpowiem w tej chwili na to pytanie, ale chętnie prześlę Pani tę informację już indywidualnie. Moi drodzy, dziękuję bardzo za wszystkie pytania. Było ich naprawdę dużo. Cieszę się, że się interesujecie tym, co się dzieje w mieście. Życzę wszystkim danego weekendu, tego długiego weekendu, bo jednak jeszcze poniedziałek mamy wolny. Też bardzo proszę o ostrożność w kontaktach. Jest lepiej, ale to nie oznacza, że jest bardzo dobrze. Dlatego bądźcie ostrożni, pilnujcie się i do zobaczenia przy następnym spotkaniu. Wszystkiego dobrego.